się Nikiego Pedersena, no jak Niki cię wywozi w pierwszym łuku, to myślę, że 80% żużlowców zamyka gaz i szuka swojej szansy gdzie indziej. Mikkelsen nie zamknął, ale też trzeba powiedzieć, że Niki w niektórych biegach w całej swojej karierze jechał z tymi żużlowcami jeszcze dalej do bandy. Tak. No a sytuacja z Krzysztofem Buczkowskim pokazuje, jak tam było ślisko. Krzysztof po prostu stał się pasażerem swojego własnego motocykla. Zaczął dryfować w poprzek toru. No i nic już nie mógł zrobić, położył motocykl, ale no jak udowodniły nam powtórki, dopatrywanie się jakiejkolwiek winy Nikiego Pedersena w tym byłoby niedorzecznością. Więc bardzo dobrze, że Krzysztof Buczkowski podniósł się, zszedł z toru, no i umożliwił swojemu koledze z drużyny dowiezienie tych ciężko, naprawdę ciężko wywalczonych 3 punktów. Tak jest, no na to, co wydarzyło się w 15 wyścigu, na pewno deszcz miał ogromny wpływ, nie tylko to, co wydarzyło